Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca bardzo dobrą ofertę finansową, jaką jest pożyczka na wyjazdy, wakacje i podróże. Oprocentowanie wynosi tylko 6,99% z okresem spłat od 12 do 18 miesięcy. Pożyczka ta pozwoli zaoszczędzić na wydatkach, zwłaszcza w sytuacji użycia wysoko oprocentowanych kart kredytowych. Zaoszczędzone w Credit Union pieniądze możesz przeznaczyć na wypoczynek. Pożyczkę można załatwić w każdym oddziale Credit Union. Po informacje zadzwoń do call center. Chcesz widzieć wyraźnie? Odwiedź Euro Optical w zachodniej Mississadze. Kompletny serwis optyczny. Najmodniejsze oprawki i okulary słoneczne. Kolorowe szkła kontaktowe. Badanie wzroku na miejscu. Honorujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zapraszamy. Smile while you save at No Frills. Nest Tea 5 Alive or Fruitopia 24 by 341 milliliters, $5.97. Wow! 10-ounce strip loin steaks, just $2.97 each. On the Vine Hothouse tomatoes, only 88 cents a pound, $1.94 a kilogram. McCain Premier Pizza, 700 to 736 grams, only $2.99. Royale Ultra Facial Tissue, 9x96s, only $3.99. There's more savings in store every day at No Frills. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poleca bardzo dobrą ofertę finansową, jaką jest Convertible Mortgage. Jest to pożyczka hipoteczna 5-letnia ze zmiennym oprocentowaniem, które jest zawsze niższe o 0,4% od stopy bazowej Prime Rate. Pożyczkę tę możemy w każdej chwili zamknąć na stałe oprocentowanie. Aktualne oprocentowania można sprawdzić w oddziałach, dzwoniąc do call center lub na stronie internetowej Credit Union. Zapraszamy! Fundacja imienia Władysława i Neli Turzańskich oraz Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie zapraszają na spotkanie z laureatem Nagrody Fundacji Andrzejem Buszą, profesorem literatury angielskiej na University of British Columbia, znanym poetą, historykiem literatury i tłumaczem. Wieczór połączony będzie ze wspomnieniem poety Bogdana Czajkowskiego oraz z prezentacją dwujęzycznego tomu zawierającego wiersze obu poetów przyjaciół, Pełnia i Przesilenie, Full Moon and Summer Solstice. Spotkanie, które odbędzie się dziś o godzinie 19 w Copernicus Lodge przy 116 Roncesvalles Avenue, poprowadzi Edward Zyman. Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystości upamiętniające 217. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W sobotę 3 maja o godzinie 12 w południe przed budynkiem parlamentu w Toronto będzie miała miejsce ceremonia wciągnięcia na maszt polskiej flagi. O godzinie 14 w domu SPK przy 206 Beverly Street zaprezentowała specjalny program trzeciomajowy pod tytułem Polsko, Ojczyzno Moja w wykonaniu aktorki Teatru Ateneum w Warszawie Haliny Łabonarskiej. W niedzielę 4 maja o godzinie 10.45 spotkamy się przy Parkside i High Park Boulevard, skąd nastąpi przemarsz pochodu do Kościoła Świętego Kazimierza, gdzie o godzinie 11.15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta za pomyślność ojczyzny. Po mszy przemaszerujemy pod pomnik Katyński, gdzie odbędzie się okolicznościowe spotkanie Polonii. Na uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zaprasza także Zarząd Okręgu Mississauga. W niedzielę 4 maja o godzinie 9.45 spotkanie w Meadow Glen Park przy Radburn Road East na zachód od Wilcox Road, skąd o 10.15 wyruszy defilada wzdłuż Wilcox Road oraz Meadows Boulevard. O godzinie 11 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny, a po Eucharystii obok Centrum Kultury imienia Jana Pawła II będzie miała miejsce ceremonia podniesienia flag. Serdecznie zapraszamy organizacje społeczne i parafialne, grupy taneczne, chóry, młodzież z sobotnich szkół polskich, kluby sportowe i seniorów do wspólnego uczczenia ważnego dla Polaków święta narodowego. Polonia Kitchener, Waterloo, Cambridge i Guelph zaprasza na organizowany pod patronatem Okręgu Kitchener Kongresu Polonii Kanadyjskiej kolejny Dzień Polski w sobotę 3 maja w Waterloo Memorial Recreation Complex. Impreza pod hasłem Uroki Polski ma na celu przedstawienie dorobku Polonii na tych terenach w dziedzinach nauki, kultury, polityki i biznesu. Wystąpią polonijne zespoły taneczne oraz indywidualni artyści. Prezentowane będą ciekawe wystawy i wyroby polskiej sztuki rzemieślniczej. Na wszystkich czekają przepyszne dania polskiej kuchni. Zapraszamy również inne narodowości do wspólnej zabawy w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji. Pegas Art Production zaprasza na komedię kostiumową pod tytułem Władza, prezentowaną przez Teatr Narodowy.
To błyskotliwa sztuka o mechanizmach władzy politycznej, ekonomicznej i władzy panowania nad ludźmi. Na scenie same znakomitości, a wśród nich Janusz Gajos, Piotr Adamczyk, Anna Chodakowska i Karolina Gruszka. Władza 4 maja, Living Arts Center w Mississadze, godzina 15 i 19.30. Bilety w księgarni Pegas, Pegas w Starskim, Pegas for You w Mississadze i w Brampton, w Polimeksie, w Delikatesach Kmicic i Polka, Wawel Goplana w Hamilton, a także w kasie Living Arts Center. Fundacja Domu Kopernika zaprasza na kolejny Celestial Ball pod hasłem Viva Las Vegas w sobotę 31 maja w Bellagio Event Venue przy 8540 Jane Street w Vaughan. W aukcji licytowany będzie m.in. cruise na Wyspy Greckie i do Egiptu, koktajl i cicha aukcja, występy artystyczne. Do tańca gra Johnny T. Orchestra, bilety w cenie $215 od osoby. Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby mieszkańców Domu Kopernika. Rycerze Kolumba z oddziałów imienia kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II zapraszają do wzięcia udziału w trzecim dorocznym turnieju golfowym poświęconym pamięci ojca Michała Smitha w sobotę 14 czerwca w Royal Woodbank Golf Club przy 195 Galaxy Boulevard w Toronto. Wpisowe w wysokości $150. Dochód z tej imprezy charytatywnej przeznaczony zostanie na rzecz mieszkańców Domu Kopernika oraz na akcje dobroczynne sponsorowane przez rycerzy Kolumba. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia. Celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International.